W zadaniu piątym mamy obliczyć następującą granicę i zakodować, uwaga, trzy kolejne cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Rzut oka na te potęgi, te trójki i te dwójki, no i właściwie radość, bo od razu można tutaj podać wynik. Granica tego pierwszego wyrażenia przy równych potęgach to jest nic innego jak iloraz współczynników przy n w najwyższej potędze, czyli 9 siódmych, co tłumaczyłem już wielokrotnie przy różnych okazjach. No a granica tego drugiego wyrażenia, również mamy te same potęgi, to jest 1 dzielone przez 3, więc albo wyciągamy kalkulator od razu i po prostu liczymy 9 siódmych, wprowadzamy do pamięci, a potem liczymy 1 trzecią i odejmujemy od tego, co było w pamięci. Albo, co jest chyba prostsze, sprowadzamy to do wspólnego mianownika, to by tutaj było 21. I na górze mamy 9 razy 3, czyli 27, odjąć 7 razy 1, odjąć 7. Więc mamy 20 dwudziestych pierwszych. Wyciągamy kalkulator. Dzielimy 20 przez 21 i uwaga, pierwsze trzy cyfry po przecinku 9, 5, 2, 9, 5, 2 i to wpisujemy tutaj 9, 5 i 2. To może jeszcze takie błyskawiczne wyjaśnienie, skąd biorą się właśnie takie liczby przy tego typu wyrażeniach, gdy mamy wielomiany równych stopni. Tutaj to są dwójki, tutaj są trójki, te stopnie. No i dlaczego właśnie dostaniemy takie coś? Może weźmy, żeby się mniej napracować, to prostsze wyrażenie. Mamy n do kwadratu dzielone przez 3n do kwadratu plus 1. Tutaj to będzie analogicznie, tylko trzeba będzie więcej napisać. Mamy więcej wyrażeń, więcej składników. No i teraz tak, taki podstawowy trik, który tutaj stosujemy, polega na, uwaga, skróceniu tego wyrażenia przez n w najwyższej potędze z mianownika. Tutaj mamy co prawda w liczniku i w mianowniku te same stopnie, ale gdyby nie były te same, to standardowo zawsze skracamy przez n w najwyższej potędze w mianowniku, przez n do kwadratu. To nam daje, dzielimy n do kwadratu przez n do kwadratu, jedynkę na górze i teraz dostaniemy, uwaga, 3n do kwadratu dzielimy przez n do kwadratu, więc 3, a jedynkę dzielimy przez n do kwadratu i to po prostu zapisujemy w takiej postaci. Teraz możemy już przejść z n do nieskończoności. Gdy n dąży do nieskończoności, to 1 dzielone przez, tak można powiedzieć, nieskończoność daje nam 0. No i wówczas całe to wyrażenie, właśnie to jest to przejście graniczne, całe to wyrażenie dąży do 1 trzeciej, bo ten składnik zanika. Tutaj będzie analogicznie, dostaniemy 9, a tutaj 7 i obok tego będą same ułamki z n w różnych potęgach w mianowniku i ze stałymi licznikami. To tutaj wszystko będzie dążyć, podobnie jak ten ułamek, do zera i pozostanie nam jedynie 9 siódmych.